It's just the fortune of circumstance that brought us here. Change our plans, how I wish that could last. W sumie zagraliśmy bardzo dużo koncertów. Graliśmy, nie wiem, w Brighton i w Teksasie i w Kanadzie i na różnych takich festiwalach bardziej branżowych. Byliśmy już na, nie wiem, 5 takich festiwali. To nie jest tak, że nagle teraz mamy jakąś wielką, mega karierę muzyczną światową. Trochę wyszło z tego, w Niemczech na przykład był booker, który chciał z nami pracować i też wiadomo, że ludzie piszą bardziej o nas, jak się gra na festiwalach zagranicznych, jakieś blogi międzynarodowe i tak dalej. First the night I asked of you was to stay in bed till the afternoon. The months went by, it was almost June. W ogóle też ostatnio mieliśmy niesamowite reakcje, jak graliśmy na Ukrainie. Było tak, że w ogóle na Ukrainie dużo strasznie się uśmiechają i tańczą. I jest taka, nie wiem, wybuch takiej euforii, nie wiem, takich widzów, że mieliśmy w ogóle stage diving na folkowo-popowym koncercie. To trochę jest aż dziwne, ale ludzie się rzucali ze sceny, a przebijałam ludziom piątki. I też na Ukrainie mają też tak, że śpiewają. Czy nawet jak nie znają tekstów, to udają, że znają te teksty i to też jest bardzo, bardzo zabawne. I chyba to był najlepszy kraj, gdzie graliśmy, bo naprawdę reakcja jest niesamowita. Co do osób, które twierdzą, że taką wesołą, pełno szczęścia muzykę pisze się łatwiej. Raz, że nie do końca wydaje mi się, że nasza muzyka taka jest. To znaczy, że są w niej zarówno rzeczy, nie wiem, takie rzeczywiście smutne i trudne, jak i rzeczy radosne i takie i wesołe. Więc to pierwszy punkt. A myślę, że jeśli to jest szczera radość życia i taka pełnia naprawdę wszystkiego i taka prawdziwa radość, to wcale nie jest proste. Więc tak jest moje zdanie i w ogóle myślę, że proste, dobre piosenki pisze się bardzo, to jest rzeczywiście coś trudnego. Napisać coś, co nie jest bardzo skomplikowane, jest bardzo wprost, jest szczere i dobre, to ci, którzy robią takie rzeczy, to wiedzą, że trzeba odpowiedni moment do tego znaleźć i odpowiednio podejść do sprawy i to nie jest takie proste. Is that one day that I'm missing, that I'm missing, that I'm missing? Zabawna historia, którą będziemy opowiadali naszym wnukom. Naszym? Nie, swoim. Swoim wnukom. Każdy swoim wnukom, bardzo dobrze. To w ogóle ostatnio, bo to jest zabawna historia w ogóle z mojego życia w ogóle. Jest pewien serial angielski, w którym się zakochałam kompletnie. Nazywa się Downton Abbey. Mam po prostu obsesję na punkcie tego serialu. I graliśmy w Londynie ostatnio, teraz w maju. I cały zespół się zawsze ze mnie zażartuje, że uwielbiam ten bez sensu serial. I jak graliśmy w Londynie, to nagle jakaś zmiana planów, że jakiś zespół będzie nas supportował. Jakiś lokalny zespół, nie wiedzieliśmy co to jest, ale okej. Gramy próbę dźwiękową i po próbie schodzę ze sceny i tam podchodzi do mnie główna aktorka z tego serialu, Downton Abbey. I podchodzi do mnie i mówi: uwielbiam wasz zespół, w ogóle jesteście super, ty śpiewasz genialnie, ja właśnie chcę tak brzmieć, żeby nasz zespół tak brzmiał. Właśnie mój zespół zaraz gra, wygramy przed wami. I ja jestem w takim szoku i cały mój zespół też zna tą aktorkę przez tę scenę serial, bo im pokazałam. Wszyscy po prostu jesteśmy w największym szoku, że aż nie do wiary, nie wiem, to jest jakieś, dalej jestem zdziwiona, że to się stało. I teraz oczywiście ma całą moją dyskografię naszą i no, i taka jest strasznie zabawna historia chyba. Dla mnie. No. A jeśli chodzi o, nie wiem, wydaje mi się, że ta radość, która w nas jest, tak jak mówiłem, że w tekstach jest bardzo różnie, że czasami są rzeczy smutne, czasami są wesołe, ale my chyba strasznie lubimy po prostu grać wspólnie muzykę i to się zaczyna ode mnie i od Pauli, że cieszymy się, jak się spotykamy, poprawia to nam humor w ogóle. Jak możemy być razem na scenie, to jest bardzo podobnie, że jakby sprawia to nas dobry nastrój, a jeszcze się otoczyliśmy takimi
osobami, takimi muzykami, które też no, cieszymy się, że są obok nas na tej scenie i wtedy to łapiemy jakiś taki fajny wspólny klimat i wtedy jest ta dobra energia z tego wszystkiego i to jest gdzieś przemyślane bardzo tak naprawdę, żeby jakby zadbać o to, jak się czujemy ze sobą i w jakich jesteśmy nastrojach i pracować, jeśli nam nie jest dobrze ze sobą, to też popychać się w taką stronę, żeby nam było lepiej. Jeśli chodzi o folk, to może rzeczywiście był jakimś punktem wyjścia, to znaczy takie instrumenty akustyczne, które okazało się, że ja gram na gitarze akustycznej i śpiewam, a Paula okazało się, że ma takie cymbałki i że gra trochę na skrzypcach i to raczej po prostu było tak, że to były instrumenty, które na wyjściu posiadaliśmy i na nich zbudowaliśmy, że tak jakby to te nasze piosenki, tak? Więc to jest jakby rzeczywiście akustyczne instrumenty dały jakby początek zespołowi. Ale nie jesteśmy chyba do tej folkowej formuły jakoś tak strasznie przywiązani. To znaczy mamy teraz Szymona Najdera na gitarze elektrycznej i w ogóle zahaczamy chyba o różne gatunki. Dla nas chyba liczy się przede wszystkim jak napisanie fajnej piosenki. A jak to zaaranżujemy, to potem tak trochę jak mamy po prostu ochotę, jak widzimy dany numer, więc nie wiem, folk jest tak szerokim pojęciem i myślę, że ograniczyłbym się po prostu do tego, że cały czas lubimy grać akustycznie, możemy gdzieś usiąść i zagrać i... Ja nie wiem, czy myśmy kiedykolwiek powiedzieli, że nasza muzyka nie jest polska, to znaczy może... Raczej tak zdarza się, że dziennikarze tak charakteryzują to, co robimy, że to nie jest polskie. W sensie rzeczywiście jest po angielsku i po tym słowa są po angielsku i angielskim się dosyć płynnie posługujemy. Pauli to jest pierwszy język, ja w dzieciństwie wychowałem się w Stanach też, więc też jest jakby moja, że tak powiem, ten nasz angielski jest taki, że rzeczywiście brzmi jakbyśmy może byli urodzeni po prostu za granicą. I rzeczywiście czerpiemy też z jakichś takich korzeni amerykańskiej muzyki folkowej. To czy takiego właśnie typu piosenkopisarstwa, więc to są może te takie różne rzeczy, które wpływają na to, jak to brzmi. Ale ja nie wiem, co to w ogóle znaczy, coś jest polskie, czy nie jest polskie. Znaczy nie czerpię z takich folkowych polskich korzeni na pewno nasza muzyka, więc w tym sensie nie jest polska, ani nie jest takiej polskiej rockowej też tradycji jakoś przywiązana, więc... Ale jak widać i słychać, jesteśmy Polakami, więc gdzieś jest Polska. How I wish that could last. Tak, ostatnio faktycznie grałam, znaczy ostatnio, bo w grudniu chyba to było, graliśmy koncert utworów Berta Jansza z Rafaelem Rogińskim i z Olą Bilińską. I na Chłodnej tutaj w Warszawie i to był pierwszy raz, kiedy grałam jakikolwiek koncert poza chyba naszym zespołem i to było naprawdę niesamowite. Strasznie fajnie, że Rafał mnie zaprosił. Po prostu nie czuję się jeszcze dalej chyba jako naprawdę takim muzykiem 100% i to było... Jak nie jesteś, naprawdę, że zaczynasz grać kilka lat temu muzykę i nagle tacy muzycy, też jak Rafał Rogiński ciebie zaprasza, żeby coś tam zaśpiewać, to jest to niesamowite, ale nie wiem, na razie nie mamy planów, żeby coś takiego nagrywać. Chyba też to jest coś fajnego w ogóle w scenie muzycznej w Warszawie, że można grać na Chłodnej kilka razy jakiś tam koncert i to nie musi być nagrane, po prostu grasz dla fanu tego i dla radości, że grasz. I mam nadzieję, że dalej będę robiła różne takie rzeczy, no. First thing that I asked of you was to stay in bed till the afternoon, the months went by, it was almost June. I never thought you could look so good in that beat up shirt with that tattered head. There's things that kept us understood. That one day that I'm missing. It's that one day that I'm missing. It was just a fun.
fortune of circumstance that brought us here. Change our plans, how I wish that could last. And I did my part and I paid my dues, but my mind went blank when you broke the news. Grabbed your coat, got your shoes. It's that one day that I'm missing, that I'm missing, that I'm missing. It's that one day that I'm missing, that I'm missing, that I'm missing. It's the whole day that I'm missing, that I'm missing, that I'm missing. It's the whole day that I'm missing, that I'm missing, that I'm missing.